Cześć, słuchajcie, przychodzę dzisiaj z porównywaczem, tak się śmierzę, dezodorantu z PRL-u. A w sumie skłoniła mnie do tego refleksja a propos właśnie pamiątek z PRL-u, bo tak naprawdę od końca sierpnia jestem na Facebooku tak formalnie, więc no parę miesięcy, wrzesień, październik, listopad, no 4 miesiące. I słuchajcie, poproszono mnie o dołączenie do grupy. Ja jestem tak sceptycznie nastawiona do takich dołączeń, do różnych grup. Ale tu mnie urzekła nazwa. My urodzeni w PRL-u i pamiątki dzieciństwa, więc w sumie jestem w grupie i w podgrupie. No i tam pokazują różne zdjęcia ze swojego dzieciństwa, z jakichś pamiątek z PRL-u, z różnych takich rzeczy. Słuchajcie, ja w 99% i 99, mam wszystkie te rzeczy, które pokazują, więc ja mogę być dumna. Nie mam zdjęć wszystkich, więc ich nie wrzucam, bo muszę jechać do rodzinnego mojego domu, gdzie trzeba po prostu przeszukać rodziców pokoje, piwnice i strych. No i po prostu będę wrzucała zdjęcia, bo naprawdę jestem dumna ze swoich kolekcji, znaczy w sumie to z kolekcji rodziców, bo to oni trzymają takie duperele, że tak powiem. I po prostu nakręciła mnie kwestia tego, że zamawiałam chemię z internetu i tam po prostu gość, który to sprzedawał, sprzedawca, miał po prostu te dwa dezodoranty. Wy młodzież gimbaza to nie znacie tych dezodorantów, ja je znam. Wszystkie jak jeden mąż, kiedy ukazał się jeden dezodorant i drugi, chyba ten był pierwszy. To wszystkie jak jeden mąż w klasie, w szkole i na ulicy dziewczyny pachniały tymi dezodorantami, bo wszyscy po prostu mieli takie, teraz słuchajcie, wrzucają do sieciówki jakieś spodnie, wszyscy mają z jednej sieciówki te same spodnie. No to tak było kiedyś, tylko że w takim tutaj masz do wyboru kilka sieciówek, a kiedyś nie było nic, więc jak rzucono dezodorant, no to wszyscy po prostu się rzucali do kupna, żeby po prostu ładnie pachnieć. I słuchajcie, jestem mile zaskoczona impulsem, bo jeszcze nim pachnę. Słuchajcie, jest godzina 17, dlatego jest takie słabe światło, jeżeli zauważyliście. Psikałam się nim, rano dostałam około 9 paczkę, przyniósł mi kurier, więc od razu otworzyłam i psiknęłam się. Byłam zresztą niedawno po kąpieli, bo tam krótki okres czasu, a po prostu stwierdziłam, że przetestuję ten impuls brązowy. No i po prostu psiknęłam się, no było powiedzmy przed 10, jest 17, więc 7 godzin. Słuchajcie, ja jeszcze czuję po prostu ten zapach na sobie, on już nie jest tak intensywny, jak psiknęłam się nim, ale jak na dezodorant, no to ja jestem pod wrażeniem naprawdę. Słuchajcie, on pachnie tak samo, jak pachniał wtedy, no nic nie zmieniono, żadnej opcji w składzie, nic nie dodano, nic nie odjęto, on pachnie tak samo, jak wtedy. Jestem pod miłym wrażeniem. Nie wiem, czy się nie zdecyduję i sobie po prostu nie kupię jakiegoś zapasu, po prostu jak będą mi się perfumy kończyły, to sobie dla urozmaicenia po prostu kupię, żeby mieć. No i przechodzę do czarnego maskaradę. Tu jestem zawiedzona totalnie, bo słuchajcie, on to nie jest zapach w ogóle, to nie jest zapach ten, który ja pamiętam. Powiem tak, nie pamiętałam zapachu ani jednego, ani drugiego. To się mówi, że się pamięta. Pamięta się w momencie, kiedy się psiknie i to jest ten w 100% zapach ten sam. Ten to nawet 1% w sobie nie ma tego zapachu poprzedniego, który był w maskaradę czarnym. Słuchajcie, no masakra to jest jakaś. To jest ten zapach taki, ja to nazywam babciowy, ale to jest, no babcie to pięknie pachnią przy tym zapachu. To jest straszny zapach. Ja się tylko psiknęłam, wiecie, na przegub dłoni. No to jest masakra, jak to strasznie, poszłam umyć ręce, po prostu się umyć, no bo nie zdzierżę tego zapachu. No, jestem zawiedzona, także jeżeli lubicie takie zapachy niewietrzonej szafy przez rok albo takiego brzydkiego zapachu naprawdę stęchlizny, nie, wróć, to nie jest stęchlizna, to jest taki, no niewietrzona szafa po prostu, typowo niewietrzona szafa, taka zapyziała. To nie jest ten zapach. Szkoda. Bardzo szkoda. Jestem zawiedzona, ale tym jestem urzeczona i polecam Wam w 100%. Dzięki wielkie za uwagę. Pa, pa. Patrzcie pod kolor paznokci, ale akurat się tyczą bardziej tego koloru. Pa, pa.